Cześć, to jest kolejny pięciominutowy odcinek, w którym staram się powiedzieć coś inspirującego. Najczęściej to jest rozważanie w oparciu o jeden krótki fragment Nowego Testamentu, jedno zdanie w Biblii, które drapie mnie w głowę i mam nadzieję, że Wam też daje do myślenia, więc ja nastawiam mój zegarek, żeby po pięciu minutach przerwać. Dlatego, żeby się zmieścić w tym czasie, i dzisiaj chcę opowiedzieć o takim antagonizowaniu, przeciwstawianiu sobie wiary i uczynków. A w liście Jakuba jest bardzo ciekawy fragment, łatwo go zapamiętać. Drugi rozdział, 22 drugi werset, więc, takie trzy dwójeczki. Bardzo ciekawy fragment, właśnie mówiący o tym, jak ważne jest nie tylko to, w co wierzymy, ale także to, co robimy. Jeśli znacie troszkę Nowy Testament, to wiecie, że Paweł mówi wyraźnie, że zbawieni jesteśmy z wiary, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił, że to wiara, czyli zbawcze zaufanie w Bożym miłosierdzie jest tym, co jest najważniejsze w budowaniu naszej relacji z Panem Bogiem. I w liście Jakuba są myśli, które sprawiają wrażenie, jakby były w opozycji, Między innymi, to takie znane słowo że wiara wyraźnie współdziała z jego uczynkami, uczynki zaś czynią wiarę doskonałą. Uczynki, yy, wiara współdziałała z uczynkami u Abrahama uczynki, i uczynki czyniły tę wiarę Abrahama doskonałą. I potem ta myśl jest rozwijana przez Jakuba, że z wiary wypływają uczynki. Oczywiście nie mamy problemu, żeby w teologii chrześcijańskiej jedną i drugą wypowiedź, które wydają się być w jakimś napięciu ze sobą połączyć. Tak, zbawieni jesteśmy z wiary, z zaufania, w Boże Miłosierdzie, natomiast do dobrych uczynków potem Pan Bóg nas powołuje. Natomiast wydaje nam się, że samo zbawienie, pomijając fakt naszego takiego powołania potem, żeby jednak czynić dobro, żeby swoim życiem naśladować Jezusa, żeby kochać bliźniego i tę miłość mu okazywać, żeby być zaangażowany w pomoc mu, i to przysłowiowe, to znaczy nie przysłowiowe, bo czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, ale podanie. Yy, kubka wody spragnionemu, nakarmienie głodnego, ubranie nagich i tak dalej, Oczywiście wiemy, że to jest chrześcijański nasz obowiązek. Natomiast myśl Jakuba jest o tyle fenomenalna i zastanawiająca, że ona mówi, że uczynki to nie jest tylko dziecko wiary, ale nie chcę powiedzieć sprawca wiary, ale w jakiejś mierze coś, co czyni wiarę doskonałą. Więc nie tylko uczynki wyrastają z wiary, ale w tym sensie wiara wyrasta z uczynków, że się w nich doskonali, że uczynki czynią wiarę doskonałą, więc nie tylko uczynki wyrastają z wiary, ale również wiara wyrasta z uczynków, dlatego że właśnie dzięki uczynkom ona staje się doskonała. Dzięki naszemu. Więc to, co robimy, kształtuje naszą wiarę. Nie tylko nasza wiara kształtuje. O może to jest najbardziej trafne sformułowanie, bo to, co, co rodzi, było mi trudno powiedzieć, ale teraz mam to dobre sformułowanie. Nie tylko uczynki wynikają z wiary, ale również wiara wynika z uczynków. Jakość naszej wiary wynika z uczynków. Jakub to nazywa uczynki czynią wiarę doskonałą, a w innym miejscu mówi jeszcze bardziej taką. Zastanawiającą myśl, że wiara, o, że uczynki ożywiają naszą wiarę, bo bez uczynków wiara jest martwa. Wow! Czyli to jest sprzężenie zwrotne. Zawsze zazwyczaj myślimy. Może, może ja popadam w jakieś uproszczenie, może Wy tak nie myślicie, ale, ale często można mieć wrażenie, że, że towarzyszy nam taka myśl, że z, uczy, z wiary wypływają uczynki. A to, co mówi Jakub, to też mówi, że. Uczynki budują wiarę, uczynki czynią wiarę doskonałą, uczynki wiarę doskona do, 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 ożywiają, bo bez nich ona jest martwa, więc sprzężenie jest zwrotne i nie tylko wiara wpływa na pojawienie się uczynków, ale uczynki wpływają na jakość wiary, czynią ją doskonałą. Więc nawet może to jest jakaś odpowiedź czasami, kiedy mówimy, jest mi trudno. Bo wiara jest pewnym rodzajem, jeżeli jest rzeczywiście zaufaniem w Boże Miłosierdzie, to też jest pewną postawą, pewnym odczuciem, właśnie złożeniem zaufania w Bogu. I to jest ciężko subiektywizować, więc jeżeli chcę wzmocnić swoją wiarę, muszę po prostu zacząć postępować w sposób, do którego Bóg mnie powołuje, a to będzie czyniło moją wiarę mocniejszą, a w długim okresie nawet doskonałą. Takie zastanawiające rozważanie, że no właśnie. O tym, że wiara bez uczynków po prostu zaczyna obumierać, więc uczynki, jeżeli logicznie dobrze to wnioskuję, ożywiają tę wiarę i jeśli czuję, że ona słabniej pomaga, tros wymaga troski, to najlepszym antidotum na to, już wyłączam zegarek, minęło właśnie 5 minut, to najlepszym antidotum na kryzys wiary jest czynienie dobrych rzeczy, bo uczynki czynią wiarę doskonałą. Dzięki, miejcie dobry dzień, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie. Jeżeli możecie zrobić cokolwiek, żeby to rozeszło się po sieci, to poproszę, bo za piękne jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Dziękuję też za Waszą obecność na tym kanale i za każde Wasze wsparcie. Dzięki, dobrego dnia.